Czas na lekcje zaawansowane wykresy przystawne. Zaczniemy od wykresu typu histogram, który pozwoli nam pokazać zyski w poszczególnych przedziałach wielkości zamówienia. Mamy w naszych danych startowych taką kolumnę jak wielkość zamówienia, gdzie widzimy, czy zamówiono jedną, dwie, trzy, czy może 100 sztuk. Mamy też kolumnę, która zawiera informacje, czy to zamówienie przyniosło nam zysk czy stratę, i teraz spróbujemy przeanalizować, jak ma się jedno do drugiego. Zacznijmy od wstawienia tradycyjnie tabeli przestawnej do nowego arkusza. Następnie, zgodnie z tym, co poznaliśmy w lekcji czwartej, wrzucimy wielkość zamówienia jako wartość liczbową do wierszy tabeli przestawnej. Wielkość zamówienia do wierszy tabeli przestawnej. Wartość liczbowa wrzucona do wierszy zwraca nam unikatowe wielkości zamówienia, które się tutaj pojawiły. Natomiast mamy też możliwość wybrania operacji grupuj. Klikamy ją na pierwszej komórce liczbowej, którą znajdziemy w wierszach, i zgrupowania tych naszych danych według różnych przedziałów. Pozostawmy na początek te ustawienia domyślne. Od 1 do 170 to wynika z minimalnej i maksymalnej wartości naszych danych. Według 10 tak zaproponował Excel. Pozostawmy tak jak jest i zobaczymy, że nasze zamówienia zgrupowały się w pewne przedziały. W związku z tym będziemy chcieli teraz policzyć, ile ich było. Numer zamówienia wrzucimy sobie do wartości i widzimy, że tych najmniejszych zamówień jest bardzo dużo, a tych w sumie powyżej setnego jest już garstka. W związku z tym możemy teraz przedefiniować sobie te przedziały i ustawić punkt końcowy w innym miejscu, tak aby wszystkie te duże zamówienia wpadły do jednej niewielkiej grupy na samym końcu, tak jak w naszym przykładzie. Następnie chcemy analizować, jak w tych przedziałach zachowuje się zysk, więc sumę zysku wrzucimy sobie do tabeli przestawnej i ustawimy dla niej sensowne formatowanie na formatowanie liczbowe z separatorem. Pierwsza rzecz, która rzuci się w oczy, to minimalny zysk dla tych zamówień, których było najwięcej. Zobaczmy, jak ten zysk będzie wyglądał, jeśli grupowanie ustawimy według innej wartości, na przykład według trzech. Tutaj trzeba to potestować na swoich danych, żeby zobaczyć dokładnie, jak to będzie działać. Okaże się, że przedziałów jest wtedy dużo więcej, ale trochę lepiej nasze dane pokazują, że te najmniejsze zamówienia przynoszą nam stratę. Jeżeli rozgrupujemy dane zupełnie, to zobaczymy, że są to dokładnie 3 sztuki od 1 do 3. W związku z tym takie grupowanie finalnie założymy w naszych danych, kończąc ponownie nasz wykres na 100 sztukach. Jaką formę graficzną nadać naszym danym? Wstawimy wykres kolumnowo-liniowy, gdzie zysk będzie wyrażony jako kolumna, a na liniach będziemy widzieć właśnie ten histogram, czyli wykres rozkładu ilości tych naszych zamówień. Wstawiamy przez kartę wstawianie wykres typu kombi, z tym, że zysk będzie określony na wykresie kolumnowym, a liczba zamówień na wykresie liniowym. Trzeba też ustawić, żeby zysk był określony na osi pomocniczej i kliknąć OK, żeby ten wykres powołać do życia. Wyrzućmy na ten moment legendę i przyciski z naszego wykresu. Poprzez prawy przycisk ukrój wszystkie przyciski na wykresie i zastanówmy się, w jaki sposób taki wykres najlepiej sformatować. I tu z pomocą przychodzi nam opcja formatowania kolumn w Excelu, która pozwala poprzez formatowanie serii danych, prawy przycisk na serii, wiadro z farbą, wypełnienie, sterować kolorem w momencie, kiedy on zmienia swój znak w naszych danych. Ustawiamy przycisk odwróć, jeśli ujemne, wypełnienie pełne i otrzymujemy dwa wiaderka z farbą dla wartości dodatnich i dla wartości ujemnych. Znajdźmy jeszcze ustawienie w opcjach serii, żeby szerokość odstępu między kolumnami wynosiła 75%,
a nie 217 czy też 219, tak jak to było domyślnie. W ten sposób nasz wykres będzie nam sygnalizował w momencie filtrowania, czy dana grupa przynosi zysk czy stratę i jak duży oczywiście jest ten zysk. Pozostaje nam dodać do tego wykresu tytuł i oznaczyć sensownie elementy, które mamy na wykresie. Wielkość zamówienia, kolumna versus zysk, linia. Można też spróbować oznaczyć to jakoś kolorem, na przykład sygnalizując, że wielkość zamówienia jest u nas wyrażona na granatowo. Żeby ułatwić interpretację wykresu liniowego, to samo kolorowanie często stosuje się też dla etykiet, które są na osi i bardzo często pokazuje się też tę oś główną pionową i też nadaje się jej właśnie właściwe formatowanie w postaci koloru granatowego. Można dla niej włączyć ewentualnie też znaczniki na samej osi, tak żeby ten kolor jednoznacznie wskazywał, że granatowy na wykresie jest przypisany do wielkości zamówienia. Do tego wykresu przydałoby się dołożyć jeszcze filtr w postaci fragmentatora, ponieważ analizujemy tu pewne grupy produktowe, możemy bardzo łatwo sprawdzać, jak te nasze wskaźniki, wielkość i zysk mają się w różnych kategoriach produktowych i teraz ten kolor czerwony i zielony będzie bardzo szybko wysyłał nam sygnał, co się dzieje z naszymi zamówieniami w poszczególnych kategoriach i podkategoriach produktowych. Przy okazji filtrowania, na przykład po wybraniu urządzeń technicznych i akcesoriów komputerowych, możemy zauważyć, że ten wykres próbuje narysować linię, pomimo że brakuje nam pewnych elementów na osi X. Ta oś X się automatycznie odfiltrowuje, jeśli nie było zamówień o danej wielkości zamówienia. Jest jednak jedno ważne, ciekawe ustawienie w Excelu, żeby w ustawieniu pól dla wierszy włączyć pokazywanie elementów, które tych danych nie zawierają. Odpowiada za to opcja pokaż elementy bez danych na karcie układ i drukowanie. W tym momencie będziemy widzieć, że są pewne wielkości zamówienia, których na naszym wykresie wcześniej nie było widać. W przypadku wykresu liniowego przydałoby się w takiej sytuacji włączyć znacznik na opcjach, tak żeby ten znacznik pojawiał się w momencie, kiedy było na przykład zamówienie tylko w pojedynczej grupie i dookoła nie ma nic, wówczas Excel nie rysowałby linii.